Znowu żarówka miga. No on tutaj cały czas miga, ja nie wiem, musimy coś zrobić, żeby ją wymienili. Musimy zamontować antymigacz. To się chyba nazywa starter. Co? Starter. Do świetlówek jest starter, nie? Jest coś takiego? No, jak starter, tak mi się wydaje. Ale co to, do czego to jest? Żeby wystartowała świetlówka, żeby zaczęła świecić. To no, starter. To jak on się psuje, to potem tak miga. Tak, tak mi się wydaje, ale ja się na tym nie znam. Ja nie wymieniam żarówek tak. W ogóle nie mogę, nie? Trzeba mieć uprawnienia, nie to możesz... To wymienienie żarówek, ale ogólnie czy do świetlówek? Nie, w ogóle. Nie mogę sobie żarówki w domu wymienić sam? No w domu to jest twoja odpowiedzialność, ale w pracy jako pracownik, jak nie masz uprawnień, to nie możesz. Ale trzeba zamawiać kogoś, kto to zrobi? Tak, elektryka z uprawnieniami do wymiany żarówek. Trzeba znać prawo. BHP! Co dzisiaj parzymy? Dzisiaj będziemy odpowiadać na pytanie, które zostało mi zadane. Przez kogo? Zupełnie spontanicznie. Byłem u znajomych w odwiedzinach i padło pytanie. Mateuszu, a jak ty robisz takie kawki, to jak sobie zrobić w domu taką mrożoną kawkę z lodami? No to przecież jest proste, nie? Kawę mrożoną z lodami? No, taką jak dostajesz w kawiarni. I myślę sobie, no super proste, nie? Bierzesz espresso. Czym parzysz kawę? No i tu zaczyna się problem, nie? No bo większość tych bardzo prostych kawiarnianych przepisów opiera się głównie na espresso. Mhm. Nawet jeśli nie masz tego espresso, ale masz kawiarkę albo Aeropress, no to jeszcze spoko, możesz sobie taką intensywną kawę zrobić i to nie jest trudne i masz tą bazę espresso podobną i możesz te przepisy nadal robić, no ale jak nie masz ani kawiarki, ani Aeropressu, ani... Dopiję na przykład rozpuszczalną albo tak, taką tak. Po prostu zalewarkę. Rozpuszczalna to nie jest problem, no bo sobie po prostu zrobisz mniej wody. Czyli mogę zrobić bazę z rozpuszczalnej, biorąc bardzo dużo kawy i bardzo mało wody. No. Okej. Okay. Ale jakbym jednak chciał nie z rozpuszczalnej, a nie mam kawiarki, nie mam ekspresu ciśnieniowego... To musisz zrobić to samo. Wziąć dużo kawy, mało wody. W naparach espresso podobnych sednem sprawy nie jest ekspres za miliony monet. Jest proporcja. Ja myślałem, że proporcja, ale myślałem też, że ciśnienie. Okej, ono trochę robi, jasne. Ale sednem sprawy jest proporcja. Czyli jak wezmę odpowiednią ilość kawy i odpowiednią ilość wody, to mogę sobie to zalać, zamieszać, mieszać i wyjdzie coś, co dobrze mnie uznasz, mogę zrobić takie mrożone coś z lodami? Możesz sobie to dodać do ciasta, do którego jest napisane dolej esencji kawy. Możesz sobie to dodać do dowolnego przepisu kawiarnianego, gdzie potrzebne jest espresso. Możesz sobie z tego, co jeszcze możesz sobie z tego zrobić? Gdzie jest jeszcze potrzebna esencjonalna kawka? Nie wiem, może do nalewki. Nie wiem, jak się robi nalewki. Nie wiem, może z mielonej kawy się robi. Nie wiem. Ale jak potrzebujesz gdzieś w szeroko pojętej gastronomii, masz w przepisie dolej espresso albo dolej intensywnej porcji kawy, to możesz to zrobić, co my dzisiaj zrobimy. Ale my dzisiaj zrobimy z lodami. No to robimy. Co tu masz? Mielenie drobne. Nie wierzę. Pierwszy raz jest mielenie drobne. Mielenie drobne. Nie wierzę. Drobne. Jak do espresso, jak sól kuchenna. Jak co? Jak sól kuchenna? No taka drobna, zwykła sól kuchenna. To czyli jest drobne mielenia można podzielić na cukier i na sól? Na sól, cukier taki zwykły, drobny i na cukier kryształ. I na gruz. A gruz to już nie jest to, co używam. Okay. Nie. Dobra, czyli drobne mielenie bardzo. Tak. Czy to na przykład, jak ktoś ma taki tani młynek nożowy, to się nazywa? Taki... Tak, to tam się da. Tam się da to zrobić, coś, nie? Co tam się da. Okej. Okay. I tam będzie nawet bardzo drobno. Czyli tak. Najtańszy młynek się nada do tego. Albo tak. W sumie nawet można chyba kupić kawkę zmieloną i można. Też się nada. Dobra. I to też się nada, jak będzie drobno. Ja bo taka sklepowa kawa, jak jest mielona, to też jest mielona najczęściej w Polsce na drobno. No to jesteśmy w domu, po prostu kupujemy kawę mieloną. Nie jesteśmy w tagu. Tak. No, możemy teoretycznie nie mieć nawet młynka, tylko mieć tą kawę drobną, bo ona prawdopodobnie będzie zmielona tak, że damy radę to zrobić. Tak. Okay. No i potrzebujemy ciepłą wodę. Czy to działa, czy nie działa? Nigdy nie wiem, kiedy to działa, kiedy to nie działa.
Ciepłą wodę potrzebujemy i potrzebujemy naczynia. Ciepłą wodę to znaczy wrzątek? Niekoniecznie wrzątek, ale jak najbliżej, no. 96-98 stopni. Okej. A, i proporcja. Złoty przepis na kawy przelewowe to jest 6 na 100, a jeśli mówimy o takich kawach espresso podobnych, to jest o tyle trudne, że nie wiadomo, ile tej wody tam zostaje w środku, nie? W fusach, tak? Tak. Nie wiemy, ile wody wydał ekspres, wiemy, ile zaparzyliśmy gotowego. Możemy zważyć napar, a nie ważymy tej ilości wody, która została użyta. Dlatego te proporcje są trudniejsze, mniej powszechne, ale to będzie coś w okolicach 20-25 gramów kawy na 100. Czyli 1 do 4. Tak. Okay. 1 do 5, 1 do 4. No. Dlatego mówię, że to z przedziałem, no bo przy espresso tym ratio, tym stosunkiem się znacznie łatwiej żongluje. Czyli 25 gramów kawy, 100 ml wody i z tego ma nam powstać ile naparu około? 50 ml. Czyli połowę zabierze kawka wody aż? No właśnie, bo to nie jest w ekspresach to nie jest takie łatwe, bo tam zostaje część w fusach, a część nad fusami. Okay. A w Aeropressie wyciśniesz bardziej, a w kawiarce nie przypłynie wszystko. Okej, okay, rozumiem. To jest trochę trudniejsze do zmierzenia, nie? Ale okay. My sobie dzisiaj weźmiemy standardowe 18 gramów kawy. Mówię standardowe, bo tak się najczęściej gdzieś tam te 16-18 gramów kawy dzisiaj parzy jako espresso w kawiarni. Ile? 16-18. No to jest taki... I ile wody wtedy idzie? Uzyskujesz z tego razy 2, razy 3. Na paru, no. A ile wody jest w ekspresie, no to nie wiesz. Dobra. Guziczek sobie tam. Nie, bo ja wiem bardzo mało o espresso i 6 na 100 gdzieś tam rozumiem, a tego nie rozumiem jeszcze, ale może zrozumiem. Bo tam się dzieje wszystkiego więcej, szybciej, bardziej. Ja po prostu nie parzę takiej kawy. 19 sobie gdzie. Weźmiemy, dobrze? Dobrze. Zgodzisz się na 19? Mogę się zgodzić. I 3 drogocenne ziarenka. Czy ty zjadasz ziarenka teraz? Mhm. A to jest w ogóle zdrowe? Nie wiem, czy to jest zdrowe, ale na pewno to nie jest niezdrowe, jeśli twoja kawa jest dobra. W sensie, jeśli twoja kawa jest dobra. Jeśli tutaj nic złego się nie dzieje, nie ma robaków, nie ma pleśni, nie ma żadnych defektów, no to dlaczego to ma być niedobre? Robaków? No, w jakiej kawie są robaki? Najczęstszy defekt w kawie to są dziurki po robakach. Serio? Ale no. W takiej, że to normalnie jest sprzedawane potem? Tak, nawet speciality to jest dopuszczalne, tylko ma być tego bardzo mało. Naprawdę? No. Jak widzisz czasem taką małą dziureczkę w ziarenku kawowym, tu pewnie teraz nie znajdę oczywiście, nie? Taką jakby po korniku, to jest efekt po robaku. No to są przecież owoce, robaczki lubią owoce jak są dobre, nie? Znaczy to są pestki. Czyli ale. Jak kupuję na przykład taką tanią kawę w sklepie, to ona tam może mieć dużo takich? Może. No można się poprzyglądać, różne rzeczy tam się zdarzają. A to, i to jest niezdrowe wtedy? Pewnie w dużych ilościach jakieś tam resztki toksyn po tych robaczkach zostają. Nie wiem do końca, jak to jest. To jest obrzydliwe teraz, co powiedziałeś. No, tym się różni kawa wysokiej jakości, że jest wysokiej jakości, więc nie ma defektów. Albo ma ich bardzo mało, zgodnie z normami. A kawa niskiej jakości nie ma norm, czyli są defekty. Mogę? Możesz. To jest naprawdę drobno. To jest bardzo naprawdę drobno. Tam jeszcze ziarenka skracza w środku, jak już włączyłeś. No właśnie, tego włączyłem drugi raz. Okay. Nieźle. Tak, i takie drobne mielenie o wiele bardziej się tam oblepia, więcej elektrostatyki i tam się wszystko... Dlaczego? Opłukiwanie. Tak, to jest naprawdę drobne. Nie wiem, czy tam coś zajrzysz, ale... Ale no to jest naprawdę drobne. No taki prawie, że puder, nie? No to jeszcze nie jest mąka, taka mąka, ale jesteśmy dosyć blisko tego. A wracając do tego jedzenia ziarenek, to jest super test na sprawdzenie twojej kawy, jak jeszcze jej nie znasz. Że po smaku samego ziarenka mogę stwierdzić, jak będzie smakować kawa? A mogę spróbować ziarenko tego, co zmieniliśmy? Jedno. Nie gorzej. Jest, udało się. Skreślę dzisiaj totka. Po pierwsze czujesz twardość, nie? Czy ono jest bardzo kruche, czy ono jest twarde.
Im twardsze ziarno, tym bardziej suche, czyli też jaśniej palone. To znaczy, że dostało mniej energii w piecu, czyli automatycznie już wiesz, że ty masz tej energii dać więcej kawie. Jak ziarno jest miękkie, no to znaczy, że jest ciemniej palone. I to też czuć w ręcznych młynkach, to też jest fajna cecha ręcznych młynków, że czujesz, jaki opór stanowią ziarenka. To ci już mówi o kawie, nie? A to było twarde czy miękkie? To jest takie... Średnie? No. Tak jak mielenie. Nie, tak jak średnie palenie. No dobra. Co tam robimy? Dużo dygresji. Tak. Sypiemy drobno zmieloną kawę do jakiegokolwiek naczynka. Mhm. Wziąłem akurat taką fioleczkę ze sklepu chemicznego. To są fajne, przydatne rzeczy, bo są pomiarki. Tanie rzeczy. Nie wiem, 8 zł to kosztuje. Ale jak nie masz nawet wagi ani czegoś, co ma miarkę, to możesz po prostu wsypać kawę i wlać 3 razy, tak, więcej, 4 dowolne. Razy więcej wody, tak? Wziąłem to, bo ma dziobek. Tylko dlatego. I mamy te nasze 19 gramów. No i nalejemy sobie jakieś... Czyli jeszcze raz, wsypuję, nie mam żadnych miarek. Wsypuję kawę i 4 razy więcej wody wlewam. Tak. Wtedy jest okej? Okay? Mhm. Dobra. Sobie tutaj teraz damy jakieś 90-100. Mhm. Stopę sobie wystartuje i jest po prostu żyje. Czyli robimy bardzo mocną zalewajkę, taką parzuchę. Tak, o, 103 nalałem. 103,1. Wiesz, że ja kiedyś tylko taką kawę piłem, tylko że z takiej złej kawy. To sobie mieszamy. Ja sobie to lubię zamieszać, no bo jak to ma być esencjonalne i gęste, to mogę sobie tak nawet minutę mieszać. Nie trzeba, ale... Najważniejsze jest, żeby rozmieszać te grudki, nie? Żeby tam się nie zostało gdzieś powietrze i sucha kawa pod spodem. Ale jak sobie trochę pomieszamy, dobra, pół minuty mieszałem. O. To się powinno fajnie zaparzyć. No i co? No i raz, że to się musi zaparzyć, a dwa, że chcemy sobie to teraz oddzielić. Chcemy mieć kawę. No tak, no masa fusów tam będzie, nie? Ale my chcemy mieć na przykład fusy w kawie z lodami, to nie wiem, czy to jest coś fajnego. No jak będzie ich dużo, to nie będzie fajnie, ale jak będzie ich trochę, to może być nawet bardzo pozytywny efekt, no bo będziesz miał takie delikatne wrażenie straciatella. No to nie jest niesmaczne? Nie. Okej. Okay. Jak jest dobra kawa, to nie jest to niesmaczne. No właśnie, okay. Jak to jest fajna kawa, jak tam się dzieją fajne rzeczy, nie masz poczucia, że jesz drewno albo że jesz węgielki, no to tak, no przecież tam jest smak. To w tych drobinach nadal będzie jeszcze smak. Fajnie jest w ogóle dodawać sobie surową kawkę, taką drobno zmieloną do jakichś takich deserów. To dobrze wychodzi. Jak jest kawka dobra. Tak. Mi się w ogóle źle kojarzy ten pomysł, ale może przez to, że... Wszystko mi się zależy, jakie aromaty były ukryte w kawie. Ale jeśli kawa pachnie jagodami, a ty robisz, nie wiem, krem jagodowo-kawowy do twojego brownie, no to czemużby nie? Czemużby nie? Nie? No. I dlatego też wziąłem to naczynko, że teraz będzie właśnie widać, co tam się dzieje w środku, jak przebiega proces dekantacji. Tak, no, to jest chyba poprawna odmiana. Na te mililitry to tak trudno patrzeć na część. Nie trzeba złamać jakiegoś czegoś tam, tej kasty, czy jak to się tam nazywa? Znaczy, jeśli właśnie dużo, widać tu już, nie? No, pomieszałeś dużo, ale to ja widzę... Część już, upadła, tak, część ale nie, część nie? jest na powierzchni. No, więc jak ja to teraz zamieszam, bo zrobiła nam się pseudokrema, nie? To od góry to jest normalnie to samo, co w espresso, tylko jest tego mniej i to jest mniej trwałe. No to czemu pseudo? No bo nie ma w tym ciśnienia, nie ma w tym tego wtłuczenia. To nie jest aż tak kremowe, to nie jest aż tak stabilne, ale to jest dokładnie to, czyli cukry, czyli tłuszcze, czyli dwutlenek węgla zawarty w kawie. Im bardziej świeża kawa, im ciemniej palona kawa, tym tego będzie więcej. No, więc niech to sobie tam stoi, niech się nam tam rozwarstwia. Ile to tak ma stać? Nie wiem, no z 10 minut na pewno, żeby się dobrze rozwarstwiło. Chcesz teraz przegadywać 10 minut, czy robimy cięcie? Nie, teraz chcę nałożyć resztę rzeczy, aha, bo robimy kawę z lodami. No dobra. Więc blender. Bo właśnie, można sobie tą kawkę zrobić tak, że masz normalnie całe gałki i po prostu zalewasz mlekiem, zalewasz... Zacznijmy od początku. Jak chcesz zwykłe ice latte, no to kostki lodu, mleko, kawa. Koniec. Mhm.
Ale jak chcesz z lodami, no to może być, mogą to być lody zamiast kostek lodu, albo jedno i drugie, chociaż ja nie lubię rozwadniać kostkami lodu. Wolę już, jak mam lody, to wziąć lody i wziąć zimne mleko z lodówki. Myślimy, mleko będzie zimne i lody są zimne, chyba są, nie? To wystarczy, żeby twoja kawa też była wystarczająco chłodna. I żeby się lody nie stopiły z jej powodu. A czy one się trochę mogą stopić? No, my chcemy tak z tego strasznie zrobić takiego trochę szejka, nie? Mm. Nie chcemy tam. Znaczy, jeśli ktoś chce sobie. Chcesz zblendować kawę z mlekiem z lodami? Czy ja tak lubię najlepiej. Dwie gałki lodów na przykład, zalane. Tak też można, ale ja lubię tą wersję szejkową. Dobrze, zróbmy szejka w takim razie. Tak, pijesz sobie takiego kawowo-lodowego szejka. I to jest dla mnie najfajniejsza kawa z mlekiem, jeśli chodzi o taką deserową formę kawy. O, teraz pięknie widać, jak się rozwarstwia, a ja idę po lody i mleko. Okej. Jakie lubisz lody? Wiesz co, bardzo dużo różnych. Pytanie, jakie masz tutaj teraz? Mam trzy różne. Czy tam jest pistacja? Jest pistacja. No to chcę pistację. Pistacja, jest czekolada, jest śmietanka. No to nie chcę czekolady. Mogę śmietankę i mogę pistację. Najbardziej chcę pistację. Chcesz tylko pistację? Mogę i śmietankę, i pistację, ale bez czekolady. Tak się chyba robi, nie? Nigdy nie pracowałem w lodziarni. No wydaje mi się, że tak robią. Ale to chyba chodzi o to, żeby się smaki nie mieszały? Chyba chodzi o to też, żeby tutaj tak się nie przykleiło? Też, no. Czyli co, miks czy pistacjowe chcesz? Ja bym chciał troszkę pistacji, troszkę śmietanki. Dobrze, czyli miks. Bo ja bym wziął dwie gałeczki. Dobrze. Na ten przepis. Ja sobie to właśnie lubię budować w blenderze. Na blenderach z reguły jest jakaś pomiarka. Z reguły ona jest w różnych jednostkach, więc trzeba sobie sprawdzić, gdzie są te, które rozumiesz. Bo tam są jakieś uncje, jakieś takie fity, nie wiadomo co. Tu są mililitry chyba. To brzmi jak mililitry. O, tu są mililitry. Dobrze. Lubię sobie to budować w takim blenderze. I najpierw sobie wrzucam właśnie te gęste rzeczy. Dobrze. Chyba nie mogę pracować w lodziarni. Ups. No, działaj. Gęste lody. Dobra. A na koniec dolewać te rzadkie do zadanej objętości. Czyli na podstawie mililitrów nie muszę sobie teraz odmierzać, ile tego mleka ma być. Bo tego lody nigdy nie nabierzesz idealnie równo, nie? Jasne. Więc dajesz najpierw ciężkie rzeczy, kostki lodu czy gałki lodów teraz, a potem dopełniasz rzadkimi i dopełniasz do zadanej objętości, a potem jest bzz, bzz i gotowe. Schowam. No i co? No zobacz, jak to się ładnie rozwarstwiło. Jest szósta minuta. Szósta? No szósta. Wiesz co? No rozwarstwiło się faktycznie. No. Natomiast jakby ci bardzo to przeszkadzało i tego nie chcesz, no to oczywiście możesz to przefiltrować. Ale wtedy muszę mieć już jakiś sprzęt do filtrowania. A wtedy już musisz mieć coś. Najmniejszym cosiem, które możesz mieć, to jest sam filtr. Sam papierowy filtr, one są dostępne w różnych sklepach. No ale coś, muszę do czegoś wsadzić ten filtr. Musisz znaleźć albo lejek na przykład, można. Jakikolwiek papierowy filtr, to nie musi być od razu do V60. To może być jakiś tam dostępny filtr. Możesz użyć też najtańszego drippera świata, czyli gumka recepturka. Czyli, aha, że filtr na jakieś naczynie? Tak, no stawiasz go tutaj stożkiem na naczyniu i go chwytasz gumką. Mamy nagrany taki film z tubą, nie? I tam jest gumka, nie? No. No, to tam jest ten patent właśnie, że filtr trzyma gumkę. Że gumka trzyma filtr. I sobie to można przefiltrować, natomiast pamiętając, że tam jest mega drobna kawka, więc to znowu będzie trwało mega długo, nie? To sobie będzie tam kapać. Robiłem nawet mały test wczoraj w domu, to tak z 10 minut trzeba na to kapanie, oczywiście nie wlewając całego tego gruzu. Wlewając tylko tą górę, to właśnie 10 minut kapanka. No ale my chcemy tą stracciatellę. A my chcemy teraz wersję stracciatella. To się troszeczkę spieni przy blendowaniu. Więc jeśli chcemy osiągnąć jakieś 250-300 ml, to ja sobie mleka dam do 200. Czyli dwie gałki lodów, mleka do 200. Troszeczkę więcej.
No i ta nasza kawka, a teraz sobie to postawię na wadze tylko dlatego, żebym zobaczył kontrolnie, ile nam tego wyszło naprawdę. Tego, co sobie możemy zlać z nadgruzu, nie? Mhm. Ale normalnie bym to po prostu wlał. Tutaj uważając po prostu, żeby się nie zaczęło lać to najbardziej gęste z dna. O. No i mamy wyszło? 42 gramy. A, no to spoko. Klasyczne espresso, nie? Na wyjściu. No i bzbz. Proszę bardzo. Nie spodziewałeś się, nie? Że wychodząc z rano z domu będziesz dzisiaj ugoszczony śmietankowo-pistacjowymi, śmietankowo-pistacjową kawą mrożoną z lodami. Na pewno nie spodziewałem się tam pistacji. Ha! Proszę. Znaczy, umówmy się, pistacjowe lody są po prostu najlepsze i tyle. No tak, u nas możemy mówić, że pistacjowe lody, ale będąc we Włoszech wiesz, że... O, ta pianka najlepsza, nie? Że tam w każdej lodziarni jest pistacja i w każdej smakuje inaczej i można w ogóle jeść codziennie tylko pistację, a nigdy nie zjeść dwa razy tych samych lodów, nie? To prawda. Proszę bardzo, proszę bardzo. Pyszne. Pyszne. Zimny kawowy deserek. Ja lubię tak. Tak? Robisz sobie takie czasem na przykład w domu? Rzadko sobie takie rzeczy robię w domu, ale jeśli mam pić zimną kawę z mlekiem, to zdecydowanie wolę taką niż najłatwiejsze, najpopularniejsze ice latte. Ice latte, czyli kostki lodu zamiast lodów. Mhm. No ja właśnie nie przewadam. I to nie jest blendowane. Ja jednak wolę te blendowane kawy mrożone. Mhm. Okej. Okay. Nie, no jest to super. Szczerze mówiąc, w ogóle nie czuję tych fusów, które miałem czuć. One są tam w ogóle? Czyli można, nie? Znaczy, no ja się starałem jak najwięcej zostawić tutaj, no bez przesady. Ja wiem, jakbyś chciał specjalnie tam... ten efekt, no to można wlać tego więcej. Nie, bo ja tu nie czuję tego w ogóle. Wiesz, o co chodzi. Mi jest trudno powiedzieć, bo zjadłem 3 ziarna i nie wiem, czy to, co czuję, to jest tej kawy, czy to jeszcze są zostałości tych ziarn. Ale nie, no widzę, a to bo to na dnie tutaj są też. One sobie opadły. Mhm. Okej, okay. Czyli może dlatego. No. Spoko, że patrzę na dno szklanki, a tego nie widać w kadrze. Nie wiadomo, o co ja chodzi. Ja spojrzałem, jak to widać. No dobrze. Mogę cię pokazać. O. No to jest w sumie dosyć szybka opcja, tylko trzeba mieć lody. Ale nie trzeba mieć sprzętu do parzenia espresso. A czy jak chcesz zrobić kawę z lodami, to trzeba mieć lody, no? No tak. A jak chcesz zrobić kawę, to trzeba mieć kawę. Tak? I woda się jeszcze przydaje. Ła. Dobra. Czasem masz takie szpile. Niepotrzebne zupełnie, ale okej. Okay. A i tam niepotrzebne. Czasem takie małe złośliwostki to jest, wiesz, to czasem jest fajnie, nie? No czasem tak. Ale bałagan. Tak, normalnie właśnie przy każdym odcinku na temat metod parzenia bym cię zapytał o kwestię sprzątania po sobie. Ale teraz ale nawet zobacz, nie będę tego robił, bo wszystko widać. Więc. Ale to jest super pro tip na bałagan. Jeśli ułożysz bałagan w jakimś tam zaplanowanym porządku, to już się nie wydaje, że to jest bałagan. Tak? To może jednak pozmywam. A jakbym chciał bez mleka sobie zrobić taką kawę na zimno, to jak bym to zrobił? To sobie zrobisz espresso affogato, czyli najsłynniejszy deser lodowy na bazie espresso, czyli po prostu są to lody z espresso. I to już trochę nie jest kawa, ale jeszcze nie jest deser, ciężko to pokroić. Ale to się ja to pija, czy to się piję. Zjada łyżeczką? No właśnie, ja to trochę jem, trochę piję. Lubię, jak to mi się trochę tam porozpuszcza. I można potem wypić, ale lubię też między tym jeść takie nieskażone kawą części lodowe. Okej, czyli to jest taki kawodeser. Tak. Espresso affogato. Super opcja w ogóle. Jak gdzieś w kawiarni widzisz, że mają i lody, i kawkę, a nawet jeśli nie mają w menu, bo czasem nawet
Moje gardło już nie potrafi tyle mówić naraz. Czasem nawet im w ogóle nie przyjdzie do głowy, żeby serwować affogato, to po prostu prosisz o porcję lodów i na to espresso sobie możesz sam wlać, nie? Ja tak często robię z espresso tonik, jak gdzieś nie ma toników mini. No. I parę razy tak robiłem z świeżym sokiem pomarańczowym i espresso. Jeszcze raz? Z sokiem pomarańczowym, świeżym ciskanym. No super to jest. W ogóle z lemoniadami, wszystkimi, z wszystkimi sukami. Mega fajnie się kawka łączy. Polecam. Lubię. I teraz całe zęby w kawie z tych pusów.